I tak jeszcze kilka informacji odnośnie tej gleby, bo krótki filmik, w sumie to była chwila. Także coś tam wam jeszcze o tym dopowiem, co mi się stało, jak to się stało. A więc od razu zaznaczam dla wszystkich najmądrzejszych, bo takich w necie jest dużo, jak wiemy. Tak, powinienem być ubrany, powinienem mieć buty, zbroję, nie miałem. Tak, powinienem trzymać nogę na tylnym hamulcu. Nie trzymałem, bo każdy zawsze się o tym mądruje, tylny hamulec jakby był, ale to zawsze piszą komentarze ci, co najmniej mają z tym wspólnego, takie pierdoły piszą. Trochę inaczej to wygląda w praktyce, a trochę inaczej w teorii. No i wiadomo, kolejna rzecz, no to nie swoim sprzętem, także tego mi też nie musicie pisać. Gleba ogólnie była na Konrada SX-250, co tam nieraz go na w filmach widzieliście i ujęcia z jego kamery, bo tam zawsze mi materiał daje. Ze sprzętem nie stało się nic poważnego na szczęście. Ogon się tylko wypiął. No tu pod tym względem troszkę końcówka się przydarła tylko, bo tam iskry trochę leciały, jak widzieliście. I także no w sprzęcie jakichś tam strat dużych nie ma. Z Konradem się zawsze można dobrze dogadać. A odnośnie tej gleby, no to co? No po prostu 2T, jak wiecie, no 4T. Jakoś już mi tam fajnie wychodziło bez prędkości nieraz. I każde zamknięcie gazu to było no, opadnięcie motocykla na dół, nie? Samowywał nam silnikiem i wiadomo, no, jak przesadzimy, to też nas przewróci, ale jest ciężej o glebę, a 2T no, tego nie ma, nie? Tutaj już poleciałem na plecy mimo zamknięcia tego gazu, no a o tylnym hamulcu no niestety pamiętać nie jest tak łatwo. Jakoś tam z miejsca, jak się uczę, to pamiętam, żeby go wcisnąć, ale podczas jazdy no, nie jest to jeszcze takie proste. A odnośnie tego, co mi się stało, bo tu już widzicie, nie ma SX-a, w ogóle miałem tego materiału nie dodawać, bo tam będą komentarze, tak jak mówię, o, nie swój sprzęt, noga na hamulcu, bez ochraniaczy, sam się prosiłeś. No bywa niestety, także od razu mówię, jak ktoś ma głupi komentarz pisać, niech nie pisze w ogóle. Odnośnie tego, co mi się stało, bo jeszcze to chciałem powiedzieć, to było około 2 tygodni temu. No i szlif był na asfalcie, jeszcze w adidaskach i w polarku, więc no łokcie zdarte. Obdarcia to tam nic, wiadomo, jakoś tam się zagoją i przejdzie, ale no gorzej z piętą, no bo już od 2 tygodni już jest coraz lepiej, ale pierwsze 3 dni w ogóle nie mogłem stawać na nodze, bo pięta była strzaskana. Stawię wam tu jeszcze przebitkę, jak się pozbierałem, to od razu wiadomo, po chwili próbowałem odpalić sprzęt, no ale stopa już tak bolała, że no nie byłem w stanie w ogóle kopnąć. Cała stopa mnie po prostu urwała. Teraz 2 tygodnie minęły, już tam śmigam normalnie, ale no jeszcze o jeździe myślę, że za tydzień może już się coś wyjedzie, bo jakbym miał jeszcze takiego crossowego buta zapiąć sztywno, ciasno, to myślę, że ta pięta mnie będzie uwierać. Także no niestety bywają takie sytuacje i jeszcze na pewno nie jedna taka będzie. Wiadomo, trzeba się jakoś tam bardziej pilnować, ale nieraz ktoś tam się w głowie jakaś klepka poluzuje i człowiek głupieje. Jeszcze bez strojów, jeszcze bez rękawiczek byłem, ale no dłonie na szczęście całe. Dobra, no i co? To tyle. Glebę widzieliście. Tam jakieś odcinki niedługo zaczną wpadać też z remontów i z wypadów. Myślę, jak tam za tydzień może już się coś wyjedzie, to też wrzucę. A tu aku wyciągnięte, bo o, już nowe sobie czeka. Leciutkie. Bo to już mi słabo po prostu kręciło. Nieraz jak się częściej zgasiło sprzęta, to już mu tam brakowało. Także będę wiedział przynajmniej, co mam. Myślę, że ten akumulator sporo wytrzyma, bo w sumie tu w chłopakom zakładałem go zawsze, nikt nie narzekał, także sam sobie taki sprawiłem. Dobra, także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Narka. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change.